końcu było? Słyszałam, że na początku mieszkałeś w Tarnowie, ale potem przeprowadziłeś się do Lwowa. Dlaczego? Od samego początku, to znaczy od mojego urodzenia aż do wybuchu wojny mieszkałem w Tarnowie. A po 1 września 1939 roku w ramach powszechnej uciekinierki przed Niemcami udaliśmy się do Lwowa. Mój ojciec pracował w fabryce związków azotowych w Mościcach i służbowo musiał jechać z transportem fabrycznym do Lwowa, a matka bała się z nami pozostać w Tarnowie i wobec tego także wyjechała do Lwowa, zwłaszcza, że otrzymała zaproszenie od jednego z inżynierów, który miał wolne miejsce w samochodzie. A gdzie tam mieszkaliście? W Lwowie mieszkaliśmy początkowo w pałacu arcybiskupa ormiańskiego obok katedry ormiańskiej, dlatego że umożliwił nam dostęp do tego, umożliwiła dostęp do tego pałacu sekretarka arcybiskupa, która była kuzynką mojej matki. I po kilku tygodniach zamieszkiwania tam przenieśliśmy się później do mieszkania księdza Bogdanowicza, kanonika tejże katedry ormiańskiej, kuzyna mojej matki. I tam mieszkaliśmy aż do czasów aresztowania księdza Bogdanowicza w czasie tak zwanej pierwszej okupacji rosyjskiej Lwowa. Z księdzem aresztowana była moja matka. Chodziłeś tam do szkoły? Razem ze starszym bratem podlegaliśmy obowiązkowi szkolnemu i wobec tego zostaliśmy zapisani do szkoły polskiej. Kilka takich szkół było w Lwowie. A dla wszelkiego bezpieczeństwa zapisano nas do jednej klasy, obydwu do jednej klasy, mimo że przed wojną mój brat ukończył dwie klasy wyżej szkoły, dwie klasy wyżej ode mnie. I wróciliście potem do Polski. Kiedy to było? To było już za czasów tak zwanej okupacji niemieckiej Lwowa. Ja wróciłem w 1942 roku, pół roku mniej więcej po zajęciu Lwowa przez Niemców. I zostałem przewieziony do Rabki, do rodziny mojego ojca. A co z tatą? Mówiłeś, co się stało? W swojej historii nie powiedziałeś nic o swoim ojcu. Ojciec zgłosił się, we Lwowie zgłosił się do wojska, a potem razem z delegatem Sikorskiego, pułkownikiem Strawskim, przekroczył granicę polską i razem z nim udał się do Paryża, do Francji.
odwrócił do Polski? Widziałeś się z nim kiedyś jeszcze od tego czasu? Z ojcem żeśmy się już nie spotkali, bo był, został zaaresztowany w Paryżu przez Niemców w czasie wojny i w ogóle ślad po nim zaginął od tego momentu, a matka aresztowana przez Rosjan była skazana na 5 lat robót przymusowych i wywieziona do Kazachstanu. Wywieziona została w 1941 roku do Kazachstanu i powróciła dopiero w 1945 roku do Lwowa na święta Bożego Narodzenia. Przyjechała do Rabki, dlatego że tam miała dwóch synów. Mnie i mojego brata, którego ja ściągnąłem na święta Bożego Narodzenia z Krakowa do Rabki. I spotkaliście się z mamą? Rozpoznaliście ją tego od razu? Tam spotkaliśmy się z mamą. No, byliśmy przygotowani na to, że mogą być trudności z poznaniem się wzajemnym. I moja matka też nie była zupełnie pewna, jak mnie zobaczyła, nie była zupełnie pewna, czy to ja jestem, więc zawołała mnie po imieniu i interesowała się, jak ja zareaguję. Myśmy się zmienili przez 5 lat, a ona się też zmieniła. W szczególności posiwiała, no i postarzała się o 5 lat w czasie tej wojny.